Przemysław Kwiek. Panie Przemysławie. Tak, dzień Jesteś dobry. na antenie. Co u pana? Co u mnie? No właśnie, w tej chwili przygotowuję się i jutro jadę do Szczecina na taki festiwal Inspiracje, który jest już 10 z kolei. Ja jestem tam pierwszy raz i miałem przyjemność być zaproszony jako podkomisarz, nie, komisarz podimprezy. Wielki komisarz? Proszę? Wielki komisarz? No tak, chyba pierwszy raz w życiu. I zaproponowałem im taką wystawę, która się nazywa Perfidia Perfidiens 4. Ona jest już czwarta z kolei. No i się udało. I na razie wszystko idzie w jak najlepszym kierunku. Widziałem już materiały w katalogu, są znakomite. Artyści wszyscy, których zaprosiłem, wzięli udział. No i jutro tam jadę. Właśnie dzisiaj się po wywiadzie w radio będę się pakował. To strasznie kawał drogi jest niestety do Szczecina. Kawał drogi jest, tak, ale... Będzie pan miał czas, żeby pomyśleć, przejrzeć własną Otóż dokumentację. Otóż jak to zwykle w pociągu się robi. Niech mi pan powie, jak się panu podoba ten kraj, w którym pan teraz żyje? 2014. Polska. No właśnie. Mój brat, Paweł Kwiek, kiedyś zrobił w Holandii takie wystąpienie, no performance, ale wystąpienie, nazwijmy to. Kolega Wodyga mi o tym opowiada, bo był świadkiem, ja nie. Kiedy tematem i obiektem tego jego wystąpienia było pytanie, które on widzą postawił i sobie. Emigrować czy nie? To było, nie wiem, czy to było w stanie wojennym, czy w tym czasie, prawda? I cały występ odbywał się wokół tego tematu. Ten temat się nie zmienił. To pytanie jest niezmienne. No, zostało z nami. Tak, ale ja wracam do pana pytania, jeśli chodzi o mnie. Ja już jestem, można powiedzieć, że już zrezygnowałem z tego typu pomysłów, no może ze względu na wiek, emigracyjnych i tak dalej. Pan się spytał, jak się żyje, tak? Jak się panu podoba? Jak się panu podoba? Aha, no podoba się coraz bardziej, bo trzeba przyznać, że no więcej sklepów, więcej restauracji, młodzież jest, która jest już zupełnie inna i robi to, co ja proponowałem 40 lat temu, ona już dzisiaj to robi, się w ogóle nie zastanawia, skąd to się wzięło i tak dalej, tylko po prostu to uprawia i to przyjemne na to spojrzeć. Mieszkam w dobrym miejscu, zresztą zrobionym własnymi rękami z Zofią Kulik. Zresztą wielki dom wyremontowali w Łomiankach. Jest tam przestrzeń, tam, no, krótko mówiąc, żyć nie umierać, tylko wiek. Ja już się zbliżam do 70 niestety, choć rocznik się młodo... 45. Tak, choć się bardzo młodo czuję. I ponieważ ja jestem długodystansowcem, więc dopiero teraz, można powiedzieć, jestem w mocy pełnej i finiszuję. Mnie nie interesują jednorazowe jakieś fajerwerki i jakieś jednorazowe dokonania, tylko łańcuch i jego ogniwa, które jeden za drugi się zaczepia i ten łańcuch się zaczął już przy końcu lat 60. ubiegłego wieku. I teraz ja finiszuję. No tylko, no jak mi się żyje. No, jak się pan czuje na tym finiszu? W strasznej mocy, tylko że nikt tego jeszcze nie widzi, dlatego mnie jest potrzebne, znaczy się fachowcy wiedzą. Poza tym kto, jest to możliwe do zebrania, łącznie z informacjami w sieci i z tymi katalogami, drukami, które są, prawda, teraz ta księga Kwiekulik została wydana, do zebrania, tylko nikt tego nie będzie zbierał. No, widz musi przyjść na przykład do Zachęty i zobaczyć całość. Dlatego dla mnie jest po prostu teraz nieodzowną rzeczą retrospektywa. Nie dlatego, że ja chcę retrospektywy, czy jakichś tam profitów z tego wynikających, tylko chcę pokazać publiczności, na czym polega moja praca. Chce pan się pozbierać do kupy? Proszę, tak. Chce pan się trochę pozbierać do kupy, zobaczyć samego siebie trochę? Ja to jak sięgam po swoje materiały, to ja mniej więcej widzę i dokładnie wiem, co ja robię. No,
ale to naprawdę to są setki fotografii, to są setki slajdów, część już jest wielka zeskanowana, plus cała akcja kuli, która opracowała Zofia Kuli, ale ja, nie zapominajmy, 20 lat działam już, kiedy Kwie Kuli się zakończyła, o czym niestety nikt nie jest poinformowany. W 87 roku się Państwo rozstali. W 87, no 8, tak, 77. Myśmy się nie rozstali fizycznie, ale zaczęliśmy już działać jako, na własne konto. Jako para artystyczna. Tak. Ale jako para artystyczna, tak. Ale tego nawet fachowcy nie wiedzą, że Kwiek działa od 20 lat już sam i taki jest przykład. Ja przepraszam, ja będę sięgał, bo ja taki jestem realista i materialista do konkretnych rzeczy. Na przykład taka galeria XXI wieku teraz powstała przy nowej pani dyrektor w Muzeum Narodowym i tam jest dyrektorem do spraw, wicedyrektorem do spraw, nowym kierownikiem tej galerii Piotr Rybson. Znany nam. Tak jest, oczywiście. Zresztą specjalista od sztuki poczty i od druków i tej sfery artystycznej. No i on nie wie, że pan Kwiek, czy kolega Kwiek, od 20 lat już nie jest Kwiekulik, tylko Kwiekiem i działa artystycznie i mnie tam nie ma. Napisałem skargę do ministerstwa na to, że tak nie może być. No to właśnie jest a propos, jak się czuję. No pod tym względem to się źle czuję. Czyli no. Czuje się pan pominięty w jakimś sensie przez tą nową Polskę, nową sztukę. A to jest fakt. Mhm. Bo te rzeczy, które pan robił jako Kwiekulik, są no, bardziej lub mniej znane. To nie są takie rzeczy jak piosenki Michaela Jacksona oczywiście, ale są to rzeczy znane, gdzieś weszły do kanonu polskiej sztuki, prawda? Natomiast rzeczywiście od pewnego czasu można mieć wrażenie, że pan zniknął. Ja wcale nie zniknąłem, ja się bardzo dobrze mam, prawda? Teraz na przykład skończył się 16 już Festiwal Międzynarodowy Sztuki Żywej. Nie mówię performance, bo nie chcę używać tego słowa, tylko żeby określić jeden gatunek. Właśnie się zakończył, w którym brałem udział już 15 raz z kolei, ale to jest tylko przykład. I bardzo tam mam, jestem tam doradcą honorowym, mam tam bardzo dobrą pozycję, to znaczy międzynarodową w pewnym sensie. Pan powiedział, że Kwiekulik jest jakiś kanon i jest znana. No zaraz. Widzi pan tą księgę tu przede mną, no tak. Ona teraz, to jest ona 3 kilo waży. Ona teraz się ukazała, a mogła się ukazać, nic nie stało na przeszkodzie, dlatego że wszystkie materiały w niej zawarte były już dostępne w roku 1988. Mogła się wtedy ukazać, się nie ukazała. Dopiero teraz, przed rokiem się ukazała jako nowość. Dzięki tytanicznej pracy Zofii Kulik. I proszę bardzo, to jest to samo z moją twórczością. No trzeba te 2 lata włożyć i też takie coś wydać. Już ja mówię o tych 20 moich latach. I retrospektywa musi być. No. Jeśli chodzi o Kwieka samego. No i w związku z tym też przez tą księgę teraz wchodzi się, że tak powiem, na szersze wody, tak. Natomiast nawiasem dodam, że ta księga, ona de facto, ona musi być podstawową lekturą dla wszystkich tych, którzy chcą poznać, jak to było ze sztuką i z artystami w latach 70., dlatego że ta księga, ona jest tylko i wyłącznie oparta na dokumentach. Ona miała tak ostrą selekcję i strażnikiem tej selekcji był Georg Schollmacher, taki wydawca z Wiednia, który między innymi w kasę opiekował się sprawami wydawniczymi. I po prostu to jest zupełnie inny poziom. To nie jest w ogóle polski poziom, ja mówię o nim, weryfikacji materiałów do druku. Tam, jak ja myśmy mówili... Wygląda bardzo pięknie, rzeczywiście. Mam ją pierwszy raz w ręku. Myśmy to zrobili, tamto, a on mówi, zaraz, a gdzie są papiery na to? A gdzie jest jakieś zdjęcie? A gdzie jest dokument? I nie ma dokumentu? Nie ma, proszę mi o tym nie mówić w ogóle. I to wszystko, na tej zasadzie ta książka była budowana. Proszę sobie wyobrazić, że tam jest 1800 skanów.
1800 skanów. Przez to zdjęcia są trochę małe, ale wyraźne. I to samo jest z opisami i warstwą słowną. Tam to wszystko są cytowane dokumenty. A kto pisał tekst? Tekst to nikt nie pisał. To jest po prostu oparte na iluś tam 200... Zosia Kulik to podzieliła na 200 bodajże kilkadziesiąt tak zwanych eventów, które dotyczyły Kwie Kulik i każdy z nich jest opisany plus przedstawiane są dokumenty towarzyszące temu wydarzeniu. Na przykład, czy w tym czasie była skarga do ministerstwa pisana? To ona jest. Prawda? Czy jakieś... dokumentacja zdjęciowa dołączona i jest. Wszystko jest krok po kroku od 60, de facto 67 roku do 1988. I dopiero teraz można mówić, że ta sfera informacyjna Kwie Kulik została zakończona. No i teraz jest problem oczywiście, żeby tą książkę wprowadzić w szerszy obieg. Panie Przemysławie, kim pan jest? Tak, po pierwsze jestem skrajnym materialistą. Moim mistrzem był, to się tak wydaje, bo nas strasznie z Oskarem Hansenem wiążą, który jest, można powiedzieć, guru Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w tej chwili, jakby może duchowym patronem. Ja byłem jego uczniem, jednym z takich bardziej zaangażowanych w jego dydaktykę i w jego światopogląd, ale moim ojcem czy guru to jest Tadeusz Kotarbiński. Filozof. Filozof, oczywiście, który napisał traktat o dobrej robocie. A poza tym w sensie filozoficznym, to a propos, ta audycja jest, Stawiszyński mówił o filozofii, to się dobrze składa, bo Kotarbiński też jest twórcą tak zwanego reizmu. To jest taki kierunek filozofii, który on wynalazł, który mówi, że istnieją tylko rzeczy. Natomiast nie istnieją tak zwane hipostazy, czyli na przykład dobro, szczęście, sztuka, jeśli ktoś powie sztuka na coś, prawda, czy piękno. Nie ma czegoś takiego, bo tego nie ma i to jest fakt. Nie ma takich faktów, które składałyby się z atomów podpadających pod te nazwy. Natomiast można powiedzieć, że Jan, czyli ten, a ten, co za piękna filozofia, co za piękna teoria, która jest zwrócona do człowieka. Każdy ma prawo sądzić wszystko i dlatego on mówi, że Jan, dla Jana to, a to jest dobre. Dla Stanisława to, a to jest piękne. Proszę bardzo, nie dla wszystkich, że istnieje jakieś piękno, proszę bardzo. Bo gdy przyjmiemy tą sferę hipostazową, no to się zaczynają nieszczęścia o światowym wymiarze. Zaczynają się wojny, zaczynają się... No weźmy, co się teraz w Iraku dzieje, weźmy, co się dzieje na Ukrainie. To wszystko przez te, nie chcę się brzydko wyrażać, pojęcia hipostazowane. Jakaś niepodległość, jakaś te odłamy religijne, prawda, w Iraku, jakaś wiara nie chcę teraz przytaczać, żeby się nie pomylić tych słów, jak tam szyici czy sunici i tak dalej. Co to w ogóle jest do jasnego diabła? Co to ma do rzeczy? I pod tymi pojęciami nagle się mobilizują jakieś bandy wojskowe, jakieś, które nie mają co robić, biorą się za karabiny i znajdują miejsce na ziemi po prostu. Zresztą bardzo atrakcyjne, bo wojna jest bardzo atrakcyjna. No, jest bardzo wysokie ryzyko, ale proszę mi powiedzieć, czy jest mniejsze ryzyko, jeśli na przykład w sportach ekstremalnych, jeśli ktoś zjeżdża na nartach po stoku tam prawie pionowym i w każdej chwili na skałę może wlecieć, czy w alpinizmie, prawda, ile było śmierci. Czyli ryzyko jest bardzo podobne jak w wojnie, a co za wspaniała adrenalina, co za wspaniałe miejsce na ziemi, jak powiedziałem. No. Panie Przemysławie, a co to jest rzecz? Właśnie, to jest właśnie ciekawy problem. To jest właśnie, musimy się tutaj zatrzymać nad tym znanym i wielokrotnie wałkowaną historią, czy Bóg istnieje, prawda? Czy, bo to jest pytanie o rzecz. No, jeśli ktoś powie, że Boga nie ma, ja też tak
mogę powiedzieć, bo on właśnie nie jest rzeczą, to znaczy się nie jest czymś skonstruowanym z atomów, a atom jest znowuż skonstruowany z tych elektronów, protonów i tak dalej, tak sięgamy w głąb, aż do zjawisk kwantowych, gdzie to w ogóle wszystko bierze w łeb. Ale rzecz jest właśnie taką historią. I pięknie, że pan się o to spytał, dlatego że po prostu jest to tak niebywale aktualne teraz, mam na myśli bozon Higgsa. Ja zrobiłem performance, który się nazywał Bozon Higgsa w Gorzowie Wielkopolskim bodajże w zeszłym roku, jeszcze kiedy Higgs nie dostał Nagrody Nobla. Mówię, że Murbeton, że dostanie, no bo musiał i dostał. I mnie to po prostu spadło z nieba, że ta cząstka Higgsa, która polega na tym, że jest to cząstka taka elementarna, która powoduje to, że istnieje grawitacja. Bo ta moja wiara w rzeczy została w ten sposób niesłychanie wzmocniona, to znaczy się wzmocniona przynajmniej na tym etapie teorii i wiedzy przez to wynalezienie bozonu Higgsa. To po prostu to, że mamy pióro, które teraz upuszczam, to, że pukam teraz tutaj w mikrofon czy coś takiego, to są wszystko rzeczy, które dlatego istnieją, bo działa cząstka Higgsa, prawda? No i teraz tak. Czy ta cząstka Higgsa działa w nierzeczach? No nie działa. No nie działa. Natomiast oczywiście działa i tutaj mamy ten aspekt humanistyczny, jeśli chodzi o obiekt, o personę, o mnie, prawda, czy o człowieka. No bo człowiek jest konstruktem rzeczą, prawda, bo składa się z tych atomów, podlega grawitacji, jest ciężki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale on dopiero wymyśla poprzez swój umysł te wszystkie pytania takie, jak pan przed chwilą zadał, czy co to jest rzecz. To jest dopiero efekt. To jest rzecz? Proszę? Więc co to jest ta rzecz? To jest, to już tak niestety muszę powiedzieć, taka rzecz, która się składa z atomów, ma wygląd. Proszę bardzo, w tej chwili wkraczamy na całą sferę tak zwanych sztuk wizualnych. Ma swój wygląd, ma swoją strukturę, formę. A interpretacja należy do cech rzeczy? Nie. Interpretacja tak, tylko w jednym przypadku. Jeśli przyjmiemy człowieka za rzecz, a możemy przyjąć, tylko on jest w stanie wydawać sądy interpretacyjne. On interpretuje, czyli można powiedzieć, że człowiek jest rzeczą interpretującą. Tylko i wyłącznie. Nie ma innych rzeczy, które by w ogóle mogłyby... Może w przyszłości, ale to się należy zastanowić, jeśli będzie coś takiego, jak powstaną, już się o tym przebąkuje, jakieś roboty inteligentne, które też będą mogły wydawać sądy interpretacyjne. Wtedy o takim robocie będziemy mogli powiedzieć, że to jest rzecz, która jest w stanie interpretować. A pojęcia istnieją? Nie, w sensie materialnym, w sensie realizmu, nie. Właśnie mówiłem, to są te hipostazy, one nie istnieją. Tak, nie istnieją, ale zaraz ktoś powie, no zaraz, przepraszam, to co, to dobra nie ma, prawda, czy piękna nie ma. Nie, też istnieje, te rzeczy istnieją, ale tylko wyłącznie jako fakty interpretacyjne tej jednej rzeczy, czyli człowieka. Tak, one pod tym względem istnieją, ale zawsze, kiedy się zastanawiamy, kiedy chcemy mówić o istnieniu tych rzeczach, musimy zawsze powiedzieć, kto to powiedział, konkretnie z imienia i nazwiska i tak dalej, i tak dalej. Pana książka, która leży przede mną, jest rzeczą. Tak. A jednak zaglądam do niej i widzę różnego rodzaju zjawiska, które rzeczami nie są. Ona przedstawia różne rzeczy. Bo gdyby to była tylko rzecz, to moglibyśmy ją opisać w kategoriach, że waży 3 kilo, jest prostokątem, albo może nawet prostopadłościanem, prawda? Tak. Natomiast każda strona jednak zawiera jakąś historię. Tak. I teraz, co z tymi historiami zrobić? Tak. Tak, ale niech pan zauważy, co się... Historie są niematerialne przecież. Niech pan zauważy, co się dzieje, jeśli spojrzymy się na tego rodzaju obiekt. Pan... który w tej chwili ogląda tą książkę. To się dzieje tylko i wyłącznie na styku pan i ta książka. Na styku pana ogląd i to, co się po tym oglądzie tej rzeczy zaczyna się burza w pana mózgu.
zaczyna się te tysiące jakieś, prawda, które natychmiast rezultują ocenami, jakimiś wartościami właśnie, no to już hipostazy mogą być, bo to nie ma żadnego znaczenia. Tak ona działa. A czarna dziura jest rzeczą, czy nie? Czarna dziura jest, no z tego, co ja wiem, ja nie jestem astronomem, ale troszkę się tym interesuję. No jasne, że jest kompleksem rzeczy. Oczywiście, że jest. Jakich rzeczy? No tych elementów grawitacyjnych, a jak wiemy, bez masy nie ma grawitacji, czyli rzeczy, które mają masę, które są w jakimś wirze, w jakimś oddziaływaniu, tak jak grawitacja jest oddziaływaniem, na przykład ta czarna dziura, która wciąga nawet światło, że jej nie widać, prawda? No ale podobno do punktu. Tak, być może. A tak, punkt tak. Jest zjawiskiem abstrakcyjnym. Wie pan, zmusza mnie pan do myślenia na planie, co jest strasznie ciężkie, że mózg zaczyna trzaskać. Mózg zaczyna trzaskać, ale myślę, że w tym momencie i u naszych słuchaczy też mózg zaczyna trzaskać do punktu. Ale może no, wie jest pan, tak, po prostu może jest tak, że czarna dziura jest tylko zjawiskiem. Na pewno jest niematerialne. W tej chwili jest to zjawisko, ale nie ma zjawisk bez rzeczy. No nie ma zjawisk bez rzeczy. A czym jest energia? Na przykład, bo energia, się pan powiedział, co to jest wschód słońca? No, co jest energia? Energia czym jest? Co to jest energia? Tak, ale u człowieka czy... Nie, w kosmosie. Mówimy o rzeczach. Energia jest to przełożenie, inaczej, efekt pewnych procesów, które zachodzą w pewnych pierwiastkach czy związkach chemicznych, które polegają na tym, że coś się przetwarza z jakichś nieenergetycznych rzeczy w energię. No weźmy tutaj ten E równa się MC kwadrat, prawda? Czyli krótko mówiąc, każda rzecz może być zamieniona na energię, która może się rezultować wybuchem jak bomba atomowa. Prawda? No dobrze, tylko muszą być uruchomiony cały ten proces tych reakcji termojądrowych. Proszę zauważyć, że ten wzór, który pan opowiedział, E równa się MC kwadrat, pokazuje, że energia jest antytezą materii. Tak, ona jest antytezą materii w tym sensie, że następuje... Tutaj trzeba by chyba sięgnąć, nie jestem tutaj specjalnie, ale po teorię katastrof René Thoma, która mówi, że każde zjawisko po przejściu granicznym pewnego stanu wali się wszystko i zmienia się to. Następuje katastrofa, czyli tak, patrząc się na to zjawisko, można powiedzieć, że jeśli tam mamy ten kawałek uranu, następuje katastrofa, która się objawia wybuchem. I tego uranu już nie ma. Prawda? A czym jest pole? Pole? Mhm. Nie pole za domem, tylko pole. Takie na przykład jak pole magnetyczne. No i tak, człowiek badając różne zjawiska, no musi sobie jakoś radzić i wymyśla różne określniki słowne. Czyli pole jest konceptem ludzkim. Tak wytworem jest. Wytworem ludzkiej wyobraźni. Tak jest, które na pewno jakoś w miarę zbliża się do opisania pewnego zjawiska, które w jakichś tam kilkudziesięciu procentach, a może nawet mniej procentach, nie wiem w ilu procentach, jest rozpoznane przez danych badaczy. Oni sobie po prostu robią takie konstrukty słowne, żeby sobie to... No, sięgnę do mojej branży. Przypomnę, a co to jest kontrast? Bo to kontrast dla rzeźbę kończyłem, jest jednym z podstawowych kategorii, zresztą dla malarza też. Warto, jak pan będzie z Grzybem rozmawiał, też się o to spytać. Podstawowych pojęć w tej branży, prawda, co to jest kontrast, a co to jest uczytelnianie formy złożonej, no i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo podobne.
co to jest pole, na przykład i to, co to jest kąt. Jakiś bardzo da się, ja to łatwo mogę wytłumaczyć, co to jest kontrast. Muszą być dwie rzeczy. Jedna, które są ze sobą w jakiejś relacji, bo nie możemy na przykład powiedzieć, że w ogóle o kategorii kontrastu, kiedy będziemy mieli na przykład jednego wymiaru bryłę, jeśli jej do czegoś nie porównamy, no to jest ta względność. Dopiero jak damy drugą bryłę, to zobaczymy, która jest większa, która jest mniejsza i zobaczymy, jaki ten stopień kontrastu między nimi zachodzi. A miłość istnieje? Tak, istnieje, absolutnie, bo byłem kiedyś zakochany. I strasznie ciężko to przeżyłem. I dzisiaj twierdzę, że jest to kwestia chemii organizmu. Chyba tak, jestem co do tego święcie przekonany. I jakieś tam hormony zaczynają buzować i czy nam się to podoba, czy nie, tą miłość przechodzimy. Dlaczego? Dlatego, że ona służy naturze po prostu w prostej reprodukcji. A świadomość gatunku istnieje? Człowieka. Świadomość każdemu przynależy, człowiekowi właśnie tej rzeczy. Świadomość jest wytworem człowieka? Tak jest, oczywiście. Mózgu? Funkcją tak, mózgu? Nie ma czegoś takiego. No nie ma czegoś takiego jak świadomość. To znaczy, nie ma takiej rzeczy jak świadomość po prostu. Czyli świadomości, krótko mówiąc, nie ma. Natomiast jest ona wytworem, tak, mózgu człowieka. Tak on sobie nazwał pewne stany właśnie tym określeniem świadomość, prawda? Ja mam świadomość, że w tej chwili... Czyli jestem trzeźwy. Ja mam świadomość, że ja tu siedzę w tym studiu i mówię. Rozmawiam z panem. A po co żyjemy? Oj, wie pan, ciężka sprawa. Wie pan co, dzisiaj sobie tak myślałem, właśnie patrząc się na te wiadomości z Iraku. Jest teraz na tapecie ta kwestia wąglika w Ameryce. Wie pan, jestem tutaj, w ogóle ja jestem generalnie pesymistą strasznym, po prostu makabrycznym, lirycznym pesymistą, żeby dodać, a nie takim pesymistą już nihilistycznym w 100%. Nie, lirycznym pesymistą. Jak się patrzy, proszę? Melancholikiem. No tak, coś takiego, tak. Jak się spojrzy na te zjawiska informacyjne, które teraz mówiłem, Musi się ludzkość za siebie wziąć i coś ze sobą zrobić, dlatego że po prostu nie zmieści się na Ziemi. No po prostu ta Ziemia nie wytrzyma tego wszystkiego. No przepraszam bardzo, ile tam nas jest miliardów? Nie chcę mówić, ale to niech fachowiec powie X, prawda? Każdy będzie miał komórkę, no. A za ileś tam X lat ilość ludzi się podwoi i też każdy będzie chciał mieć komórkę dzisiaj, prawda? A kto wie, może później jakieś dwie komórki. No dajcie spokój, przecież to śmiechu warte. A po co pan żyje? Ja już chwalić Boga zbliżam się do końca tego smutnego żywota. Chwali pan radosno, w pewnych względach smutnego, bo to się tak mówi, to jest po prostu, tak się mówi po prostu smutnego, że to jest po prostu porzekadło. Nie, zbliżam się do końca już swojej aktywności jako człowiek, prawda, jako ta rzecz myśląca, mająca świadomość. I pan się spytał, przepraszam, po co ja żyję? W tej chwili żyję, trzeba być konsekwentnym i konsekwencja, ujęta w cudzysłów, jest jednym z moich naczelnych zasad po prostu programu artystycznego po prostu. Trzeba być konsekwentnym i w tej chwili żyję po to, no żeby zrobić to wreszcie retrospektywę i żeby każde moje wystąpienie teraz najbliższe, chociażby w tym Szczecinie, no miało te ręce i nogi takie, żebym ja się mógł z tego wytłumaczyć, że nie, ja przyszedłem, wpadłem sobie na pomysł, że ja sobie tam nie wiem tego i ja sobie tutaj przedstawię publiczność, a publiczność wara, niech się patrzy i plackiem na ziemię. Chce nie. Pan zamknąć siebie w jakąś całość. O to chodzi, tak. Ja już jestem zamknięty, ale chcę to pokazać ludziom. Wytworzyć coś niematerialnego. No tak, bo jeśli wziąć pod uwagę, że świadomość społeczna jako mas, prawda, jest czymś niematerialnym, to tak. Ja chcę wytworzyć świadomość społeczną, chcę być znany w jak największym... Chcę być znany społecznie, a nie po prostu elitarnie. Czemu? Dlatego, że...
Czemu? No po prostu w tej chwili się zaczynam denerwować. A czemu do diabła ciężkiego ja co 5 minut słucham, i nie będę tu wymieniał, ale to przecież pan o tym dobrze wie, mam słuchać, że jakaś tam kiełbasa jest taka, a nie inna, że jakiś tam, po prostu, bo ja jestem maniakiem oglądania telewizji. No, ale kiełbasa istnieje materialnie. No istnieje, ale dlaczego ja mam tego słuchać, krótko mówiąc, tej reklamy, która po prostu jest zabójcza, która jest po prostu bezczelna, która nie powinna w ogóle być w stacjach, inaczej, w sferze po prostu, w ogóle w humanistycznej sferze ludzkiej. Z jakiej racji? I teraz tak, pan się mnie spytał, po co ja chcę być w tej świadomości społecznej. No to ja dałem, powiedział, a dlaczego ta reklama chce być w świadomości społecznej? Co, jestem gorszy? A czy pan jest lepszy? No jasne, że jestem lepszy. Dlatego, że cała moja działalność artystyczna i takie jest moje credo artystyczne zresztą, polega na tym, żeby dawać latarkę ludziom do ręki, jak się zachowywać w świecie. No i sobie oświetlać tą drogę, jak się zachować w świecie, to znaczy konkretnie w urzędzie, jak sobie dawać radę z samym sobą, jak sobie dawać radę w rodzinie, prawda? Jak sobie dawać radę, będąc w sali muzealnej, gdzie człowiek, niektórzy przychodzą, tak jak chociażby pan Ziemkiewicz w swoich felietonach, taką książkę czytałem, prawda, że on mówi, no szedłem przez sale wystawowe muzeum z dziećmi, to musiałem szybko przejść z dziećmi, oczy im zasłonić i wyjść. No bardzo przepraszam, no. Kolego Ziemkiewicz, no. Pan jest artystą? No jasne, że jestem. I to zawodowym. Czyli kim? Takim człowiekiem, który przyjął jako swój zawód właśnie bycie artystą, bo ja wiem, kto to jest artysta i co on, jaka jest jego rola. Zresztą mniej więcej to się zgadza z ogólnym odczuciem społecznym, jaką rolę powinien pełnić dla społeczeństwa artysta. Nie wdając się w poszczególne wypadki, tylko tak ogólnie. Dlatego, że właśnie jestem takim artystą, który stara się to zadanie społeczne wykonywać. Może troszkę inaczej niż, na pewno inaczej niż to sobie wyobraża przeciętny tak zwany zjadacz chleba, ja mam zwykle, taki może troszkę nieładnym słowem, zwyklak, jak to sobie wyobraża zwyklak, że jak sobie wyobraża zwyklak, że artysta powinien pełnić swoją funkcję bycia artystą, troszkę nietypowo i dlatego ponoszę tego konsekwencje, no po prostu każdy... Aha, to jest artysta, to jest ten, który siedzi w ogrodzie i ma obcięte ucho, mowa o Van Goghu, i maluje sobie obraz. Tak, to ja wiem, kto to jest artysta. No, może ten jeszcze Rembrandt, to tak, co takie malował ciemne obrazy, to jest artysta. I koniec. I to jest koniec. 90% sądów społecznych na tym się kończy. Na tym się kończy po prostu. A jaka jest rola artysty? I jeszcze, tak, zaraz, rola artysty. Proszę mi wreszcie go przypomnieć, ale jeszcze jedno zdanie tu, że proszę, miałem uczni, bo nie mam takich po prostu zupełnego przypadku i miałem taką uczennicę z renomowanego liceum w Warszawie i się spytałem ją, bo gdyby takie pytanie na egzaminie padło na akademii, czy ty wiesz, kto był Salvador Dali? Ona mówi, nie, pierwszy raz słyszę. No kochani, bardzo przepraszam, no. I jakby pan mógł pytanie powtórzyć swoje. Jaka jest funkcja i rola artysty? No tak. Teraz... Po co artyści są? Artyści, taki banalny przykład. I za to powinni być opłacani przez społeczeństwo, tak jak opłacana jest policja, czy lekarze i tak dalej. To jest... Tu się z panem całkowicie zgadzam. Ale proszę mi powiedzieć, jaka jest rola artysty? Rola artysty jest taka, że taka jak to się w tych opowiastkach mówi, jaka jest rola szczupaka w stawie ryb, no karpi, prawda, no żeby gonił po prostu na wszystkich polach to całe towarzystwo i mówił, kochany, no zaraz, prawda. Czyli artysta jest wichrzycielem. Oczywiście, tak. Absolutnie powinien być bezkompromisowy. No niestety rzeczywistość trochę inaczej wygląda. No.
Ja przynajmniej taki jestem, jak mówię, ponoszę tego konsekwencje, ale na swoje wyjdę, jestem co do tego święcie przekonany. Chociażby to, że pan był uprzejmy mnie zaprosić do tej audycji, no, jest dla mnie bardzo pozytywny. Pan jest wielkim artystą. Och. To ja powiedziałem, pan, nie to... musi się pan z tego tłumaczyć. O nie, 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 o nie, nie, to już pan powiedział. Nie, 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 ja jestem daleko tak, to od tego. Ja powiedziałem i biorę za to odpowiedzialność. Pan jest wielkim artystą, a teraz proszę mi powiedzieć, co to jest sztuka? Sztuka, tak. Już, zaraz, już skoczę, bo ja mam te rzeczy, dosyć myślę nad tymi rzeczami, zaraz skoczę nad... pewną... Skąd wiemy, że coś jest sztuką, tak, a tak, coś nie jest sztuką? Tak, tak. O, że kiełbasa świetnie. Jest sztuką lub nie jest sztuką? Tak jest. Bo już... kiełbasa może być sztuką, jeżeli wyjdzie spod ręki artysty, jeżeli zostanie użyta przez artystę. Tak. Może być sztuką. Tak. A inna kiełbasa nie jest sztuką, tak. Bo wisi u rzeźnika. Tak. Dlaczego? Tak. Tak. Podstawową rzeczą jest, ja już teraz mówię o swoich przemyśleniach, następująca historia. Sztuka tylko i wyłącznie wtedy może zajść, kiedy robi ją artysta. I teraz ja tym stwierdzeniem zwalam cały ciężar tego myślenia na dowód, a kto jest artystą. Bo, jeśli, bo ja mówię tak, jeśli już mamy do czynienia z artystą, to niech on sobie partum świętej pamięci powiedział, że artysta najwięcej pracuje, kiedy śpi. No. Jeśli mamy do czynienia już z artystą i o tym wiemy, to wszystko, co on zrobi, wara od tego, to jest sztuką. Uzurpator? To już wtedy nie ma co mówić o uzurpatorze, dlatego że może być artysta uzurpator. Nie, 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 ja to eliminuję. To powinien zostać wyeliminowany. Co więc namaszcza artystę, jeżeli no, nie jego własna decyzja? Prosta sprawa. No prosta sprawa jak drut. Społeczeństwo. Czyli z zewnątrz ta ocena musi oczywiście, być. Oczywiście, że z zewnątrz, bo co z tego, że ja sobie powiem, że... Instytucja? Nie jedna. Nie jedna, bo po Akademii Sztuk Pięknych delikwent dostaje dyplom, przynajmniej ja, z tytułem magistra sztuki. No ja to, no przepraszam bardzo, przecież ja jestem artystą, bo jestem magistrem sztuki. Figa z makiem, to taka jest jakaś tego typu pragmatyka. Wiele instytucji i tysiące innych czynników, na przykład. Dam panu przykład. To, że chociażby zostałem przez pana zaproszony do tego wywiadu. Już się liczy do tego, czy ja jestem artystą, czy nie. To, ile ja miałem wystaw w życiu. To, gdzie ja miałem te wystawy. To, ile ja miałem recenzji i za granicą, i w Polsce. Ta suma stwierdzeń, to są wszystko stwierdzenia członków społeczeństwa, też instytucji społecznych, dopiero po jakimś momencie, ja wiem, załóżmy, no, szybciej, wolniej, 10 do 60 lat, a czasami długo po śmierci, dopiero ta klama zapada społeczna i od tej chwili, kiedy ta klama zapada, że ten facet jest artystą, nie ma gadania. Jest i koniec. To jest podstawa działania tak zwanej każdej komisji. No jeszcze ludzkość nie wymyśliła czegoś mocniejszego czy czegoś bardziej właściwego od oceny członków swojego społeczeństwa, od komisji. No i co jest taką komisją w demokracji? No bo musimy na tej demokracji skończyć. No wybory. Jeśli one są prawidłowo robione, to całe społeczeństwo jest komisją. No. Przemysław Kwiek był moim gościem. Bardzo panu dziękuję za wizytę. No, ja bardzo dziękuję. Podziwiam pana i dziękuję panu za bardzo dziękuję, naprawdę jestem onieśmielony.